Dobry wieczór wszystkim, szczęść Boże. Szczęść Boże. Dziękuję, dziękuję księdzu profesorowi za tak miłe powitanie. Natomiast muszę tylko skorygować jedną informację. Jestem Bartosz, a nie Bartłomiej, choć to jest różnica jednak niewielka, no to jednak różnica. A po prostu najlepiej mówić Bartek, wtedy jest najprościej i tak, nie chciałem tak po uchwale. Chciałem tak oficjalnie, no i źle zrobiłem. No. Ale mogę być też Bartłomiej, jeżeli chodzi o ten wieczór, mogę być Bartłomiejem. Dobrze. Cieszę się bardzo, że mogę być dzisiaj z Państwem i ten wieczór sobotni wspólnie z Państwem spędzić. Dlatego, że kluby Tygodnika Powszechnego, całe to środowisko, wszyscy Państwo są mi szczególnie bliscy. Z tego powodu, że w kluby jestem zaangażowany już od wielu, wielu lat. W zasadzie prawie od początku działalności klubu poznańskiego. Jeszcze wówczas pracowałem w Polsce, w Miłosławiu i tam byłem zaangażowany. Marcin Pera angażował mnie w różne inicjatywy, za co mu jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Mam też zaszczyt i szczęście być związany z ewangeliarzem niedzielnym wraz z Andrzejem i z innymi autorami. W zasadzie od samego początku istnienia ewangeliarza, więc pewnie już mamy więcej niż 10 lat, tak mi się wydaje. W każdym razie bardzo dziękuję za to zaproszenie. Nie ukrywam, że występy takie online są dla mnie dużym wyzwaniem. Nie mam doświadczenia w takich konferencjach. Sam też w parafii od początku pandemii starałem się unikać wszelkiej transmisji online z różnych powodów, głównie z tego powodu, by nie odzwyczajać moich parafian od kościoła. I dzisiaj okazuje się, że to była dosyć słuszna decyzja, gdyż wiele osób w innych parafiach z kościołem kończy swoją przygodę, ponieważ wybierają ten kościół online. Tak najogólniej mówiąc oczywiście, nie wchodząc w szczegóły. Stąd też nie mam dużego doświadczenia w konferencjach online, w głoszeniu konferencji, w transmisjach online, w streamingach. Jest to mój pierwszy taki duży występ właśnie tą drogą internetową. Moi kochani, bardzo Wam dziękuję za Waszą obecność. Myślę, że możemy tę naszą konferencję rozpocząć od modlitwy. Niech każdy z nas w chwili ciszy pomodli się w swoim sercu tak, jak potrafi, tak, jak najbardziej lubi, tak, jak mu serce i Duch Święty w tym sercu podpowiada. Proszę też módlcie się za mnie, abym to słowo, które tutaj wygłoszę, te nauki przyniosły owoc w Waszym życiu, również w moim życiu, w życiu całej wspólnoty Kościoła. Módlmy się zatem przez chwilę w ciszy, każdy tak jak najlepiej potrafi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zatem rozpoczynamy tę naszą dzisiejszą konferencję. Ta konferencja została zatytułowana Bóg w sąsiednim wagonie. I chciałbym tę naszą konferencję rozpocząć od czytania krótkiego fragmentu Ewangelii, gdyż na tej Ewangelii pragnę oprzeć to moje dzisiejsze wieczorne rozważanie. Jest to Ewangelia według świętego Mateusza z rozdziału 28, wersety od 16 do 20. 11 uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił, a gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem,
a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Moi drodzy, ta Ewangelia, którą odczytałem, to Ewangelia, którą rozważamy 3 lata w uroczystość niebowstąpienia Pańskiego. Rozważamy tę Ewangelię, która mówi nam o tym, że Chrystus wstępuje do nieba, ale też wyznacza konkretne zadania swoim uczniom. Ale jednocześnie Chrystus zapewnia uczniów i zapewnia nas o swojej obecności z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I temu właśnie chciałbym poświęcić naszą dzisiejszą konferencję. Chciałbym ją poświęcić tematowi, czy tematyce obecności Boga w naszym życiu, w życiu każdej, każdego z nas. Pamiętacie pewnie, kochani, z dzieciństwa takie wyjątkowe sytuacje, takie pełne emocji, przygody, gdy rodzice zabierali was do swojej pracy. Pamiętacie takie momenty, kiedy mama albo tata zabierał was do swojej pracy, pokazywał wam, jak pracuje, co tam takiego robi, czym się zajmuje na co dzień. Nie wiem, jak wy pewnie, niektórzy mają takie doświadczenie. Ja takie doświadczenie w swoim życiu mam. Pamiętam, jak mama zabierała mnie do swojej pracy, do takiej ogromnej mieszalni pasz, tam na sterowni sterowała produkcją tych pasz. Mogłem obserwować i fascynować się jej trudną, wyjątkową pracą. Pamiętam też, jak tata mnie zabierał do swojej pracy i jako magazynier pokazywał mi, na czym jego praca polega. Podobna przygoda wydarzyła się pewnemu chłopcu, 12-letniemu o imieniu Robert. Ojciec, tato Roberta, pracował w londyńskim metrze. I pewnego dnia tato Roberta zabrał swojego syna do pracy. Idąc z nim do pracy, do londyńskiego metra, na jedną ze stacji, wpierw nim weszli, tato Robertowi pokazał mapę metra. Dokładnie objaśnił krok po kroku, jak ta mapa wygląda, gdzie prowadzą poszczególne linie metra, jak dojechać z punktu A do punktu B. Oczywiście poświęcił na to dosyć dużo czasu, ale krok po kroku wyjaśnił swojemu synowi trasę podróży. A o godzinie 15, kiedy już minęło kilka godzin wspólnej obecności Roberta ze swoim ojcem w pracy, o godzinie 15 ojciec zdecydował, że Robert musi wrócić już do domu. Wyobraźcie sobie, kiedy chłopiec dowiedział się, że wraca do domu sam. W tym ogromnym Londynie po raz pierwszy w życiu 12-letni chłopak dowiaduje się od swojego ojca na jednej ze stacji metra, że teraz wraca do domu sam, że nikt nie będzie mu towarzyszył, że nie będzie towarzyszył mu jego ojciec. Wsadził więc ojciec swojego syna Roberta do metra i polecił mu wysiąść na stacji docelowej. Chłopiec był przerażony. Wyobraźcie sobie to niezwykłe przerażenie chłopca. Wyobraźcie sobie, jak pociły mu się ręce, jak bardzo przeżywał, jak szybko biło mu serce, jak przyspieszony był jego oddech. Wyobraźcie sobie, jak mały chłopiec może to wszystko intensywnie przeżywać. I tak metro ruszyło. Poznając wielki podziemny świat, Robert dotarł w końcu do stacji docelowej. Wysiadł z metra cały spocony, cały zmęczony, ale wysiadł ze świadomością, że wszystko przecież było tak, jak mu ojciec powiedział. Wszystko było tak, jak mu tato wytłumaczył. Krok po kroku to, co usłyszał od swojego ojca, to wszystko zrealizowało się na trasie jego powrotu metrem do domu, do stacji docelowej. Nie był jednak świadomy Robert jednego małego szczegółu. Przez całą podróż, przez cały czas podróży, ojciec siedział na końcu wagonu. Obserwował Roberta, pilnie bacząc, czy chłopcu nie grozi jakieś niebezpieczeństwo. I tak Robert szczęśliwie dotarł do domu. Rozpoczynam tę naszą konferencję od takiej właśnie historii, ponieważ ta historia przyda nam się w dalszej części naszych rozważań. Moi drodzy, czas płynie szybko.
jeszcze ponad 2 tygodnie temu, 3 tygodnie temu zostałem poproszony, by być jednym zgłoszący konferencję w czasie tych rekolekcji. Te 3 tygodnie minęły w zasadzie jak 3 dni. Dobrze wiem, że czas przemija bardzo szybko. Przeminęło pełne przygód nasze dzieciństwo, nie wiadomo kiedy ono przeminęło. Przeminęła nasza młodość, przemija całe nasze życie. Wydaje się nawet, że w tym czasie pandemii to przemijanie jakoś przyspiesza, że dzień po dniu, który wygląda bardzo podobnie jeden do drugiego, to wszystko sprawia, że ten czas gdzieś nam mija jeszcze szybciej. Jesteśmy już na półmetku Wielkiego Postu, jutro czwarta niedziela, czwarty tydzień rozpoczynamy Wielkiego Postu, niedziela Letare. W Londynie, nie wiem jak w Polsce, ale w Londynie pojawiają się już żonkile i wcale jest ich niemało. Za chwilę przekwitną przewiśniegi, przylaszczki, przekwitną zawilce. Później za dłuższy czas przekwitną także piwonie, magnolie, kaliny, bzy, przekwitną jarzębiny. I zacznie się czas akacji. A w mgnieniu oka, gdy nadejdzie lipiec, to wcale nie tak daleko, przyjdzie czas kwitnienia miodnych lip. Coś się kończy, coś się zaczyna. Coś przekwita, coś obumiera, rodzi się coś nowego. Moi drodzy, celowo mówię tutaj o kwiatach, żebyśmy poczuli ten zapach, zapach tych kwiatów, które przecież są dla nas zawsze takim symptomem wiosny, oznaką radości. Mówię o tych kwiatach po to, abyśmy poczuli ich zapach, bo dla mnie osobiście zapach kwiatów to też w pewnym sensie zapach przemijania. Otrzymujemy kwiaty przy różnych okazjach, zwłaszcza przy okazji urodzin, naszych imienin. Wiemy, że to są kolejne urodziny, kolejne imieniny, kolejny rok za nami, kolejny czas przeminął, a te kwiaty pachną zawsze tak samo, a jednak są dla mnie takim symbolem również przemijania. I nie inaczej było z misją Jezusa. Jezus, jak wiemy, narodził się w Betlejem w czasie pięknej gwieździstej nocy, później uczył się, później dorastał, później pracował. Tak było w jego życiu. A przez 3 ostatnie lata swojego życia, przez 3 ostatnie lata tego życia uczał, powoływał uczniów i w końcu też uzdrawiał, wskrzeszał umarłych. Został skazany w końcu na śmierć i okrutnie został zabity. 3. dnia jednak Jezus Chrystus, jak wiemy, zmartwychwstał. Przez 40 dni ukazywał się uczniom, a wstąpił do nieba i zesłał Ducha Świętego. Coś się kończy, coś innego się zaczyna. Jezus odchodzi, ale posyła swojego Ducha. Tego Ducha, który wciąż na nowo pozwala nam odkrywać obecność Boga w naszym życiu. Obecność Boga w życiu Kościoła, w życiu świata, w którym żyjemy. Ostatnim zdaniem, jakie według świętego Mateusza miał wypowiedzieć Jezus przed swoim wniebowstąpieniem, było zapewnienie. Oto ja jestem z wami. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto ja jestem z wami. Zawsze wam towarzyszę. Moi drodzy, to zapewnienie jest nam bardzo potrzebne. To zapewnienie jest nam niezwykle potrzebne, przynajmniej mi osobiście ono jest bardzo potrzebne. Bo każdemu z nas i każdej z nas zdarzają się w życiu takie okresy, które możemy nazwać nocą wiary. Przychodzą takie momenty, kiedy zaczyna otaczać nas ciemność, kiedy ta ciemność nas przytłacza, kiedy ogarnia nas wielki egzystencjalny smutek. Przez ponad 30 lat nie miałem takiego doświadczenia, ale od jakiegoś czasu, mniej więcej od 2 lat, doświadczam przynajmniej raz w miesiącu takiego stanu. Takiego stanu, kiedy przygniata mnie ciemność, która mnie otacza. Kiedy doświadczam takiego egzystencjalnego smutku. Pewnie jest to doświadczenie również nieobce wam, przynajmniej wielu z was ma takie doświadczenie. Teraz jednak nie chodzi o to, byśmy doświadczali i skupiali się na tym doświadczeniu ciemności i na tym doświadczeniu smutku. Bo właśnie wtedy, kiedy przychodzi taki trudny czas, w moim życiu
Ja zawsze przypominam sobie te słowa Jezusa. Te słowa, które wypowiedział w chwili wstąpienia do nieba. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ja jestem z tobą. Jestem z tobą, Bartek. I kiedy doświadczam takiego smutku, kiedy doświadczam takiej duchowej ciemności, te słowa przypominają mi, że Bóg jest ze mną, że On zawsze mi towarzyszy. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Czujecie, jak wielką moc mają te słowa? Jak wielką moc ma to Boże zapewnienie, że jest z nami, że nam towarzyszy? Ale też może być inna sytuacja. Jest taka sytuacja, kiedy przyczyną naszego smutku jest zło wyrządzone przez drugiego człowieka, przez naszego bliźniego. Kiedy doświadczam takiego zła, które zostało mi wyrządzone przez kogoś, kogo kocham, albo kto jest mi bliski, natychmiast uświadamiam sobie, że przecież mój Bóg jest ponad nami. Bo sam powiedział, dana jest mi wszelka władza w niebie i na ziemi. Że mój Bóg może mi pomóc przejść przez to trudne doświadczenie, przez doświadczenie czyjejś niewierności, przez doświadczenie cudzego grzechu, który jakoś bardzo mnie dotyka. Myślę, że jest to ważne dla nas w Kościele, w tym czasie, który przeżywamy, kiedy tak bardzo wszystkich nas chyba dotykają błędy, a mówiąc wprost, grzechy, także ludzi duchownych, w wielu przypadkach biskupów. Warto właśnie wtedy mieć w głowie i w sercu to zapewnienie Chrystusa. Dana jest mi wszelka władza w niebie i na ziemi. Rzeczywiście Bóg może uczynić wszystko. Nie wiem jak wy, czy macie takie doświadczenie, że Bóg rzeczywiście jest wszechmogący i może w naszym życiu, ale też w życiu Kościoła, w życiu tego świata zrobić wszystko. Bo ja takie doświadczenie, dzięki Bogu, mam i to niejednokrotne. Zawsze, kiedy w czasie liturgii, najczęściej w czasie mszy świętej, kieruję do wiernych słowa Pan z wami, to proste słowa, na które często nie zwracamy uwagi, ale ja na to uwagę zwracam. I kiedy mówię do zgromadzonych na liturgii wiernych Pan z wami, przypominam sobie, że rzeczywiście nasz Bóg, nasz Pan jest z nami, że nam towarzyszy, że nas nie zostawia. Nie zostawia mnie w moim życiu, w którym czasem doświadczam smutku, w którym muszę zmagać się z moim grzechem, z grzechem cudzym, ale Pan jest z nami także w Kościele, kiedy przechodzimy przez tę ciemną noc Kościoła. Pan jest z nami. To zapewnienie obecności Pana rozpoczyna każdą liturgię. Pan z wami. I On rzeczywiście jest z nami. Zawsze, a może zwłaszcza wtedy, gdy Go nie widzimy, gdy Go nie słyszymy, gdy Go nie dostrzegamy, zwłaszcza wtedy On jest z nami. Zwłaszcza wtedy On nam towarzyszy. Nawet jeśli tego nie jesteśmy świadomi, Pan Bóg jest zawsze z nami. Pan jest z nami. Pan Bóg zostawił nam mapę, pokazał, co mamy robić, by bezpiecznie dotrzeć do domu, by bezpiecznie dotrzeć do stacji docelowej. Nawet jeśli spoceni ze strachu, nawet jeśli zmęczeni, docieramy do kolejnej stacji naszego życia, musimy być, moi drodzy, pewni, że On siedzi, że jest blisko, że siedzi w sąsiednim wagonie i czuwa nad nami. Obecny tak dla wierzących, jak i dla wątpiących, jak i dla niewierzących. Jest obecny, siedzi w sąsiednim wagonie i czuwa nad nami. Obecny dla mnie, obecny dla ciebie, obecny dla nas, Pan z nami, Emmanuel, Bóg towarzyszący człowiekowi. Możemy teraz zapytać, no dobra, a co z tego, jeśli tego nie odczuwamy? Co z tego, jeśli nigdy tego nie doświadczyliśmy? Co z tego, że Bóg jest z nami, jak kompletnie przez lat 20, 30, 50, 70 mojego życia ani razu tego nie doświadczyłem? Co z tego, że On jest w sąsiednim przedziale, w przedziale obok, czy nawet w sąsiednim wagonie, ale ja tego nie doświadczam? Co z tego możemy pytać? Co jeśli
nie ma w nas tej świadomości, że Bóg jest? Co jeśli nie ma w nas tej świadomości, że Bóg nas kocha, że jedzie z nami tym samym pociągiem? Co jeśli brakuje nam tej świadomości? Co jeśli brakuje nam takiego doświadczenia? Myślę, że odpowiedź na te pytania znajdujemy w jutrzejszej Ewangelii. W zasadzie już wielu z nas rozpoczęło dzisiaj, tym wieczorem świętowanie niedzieli. Odpowiedź na te pytania znajdujemy w tej Ewangelii, którą będziemy rozważali jutro, albo niektórzy rozważali dzisiaj wieczorem. Ewangelii według świętego Jana, a jest to część większej perykopy, w której święty Jan przedstawia nam spotkanie poszukującego szczęścia faryzeusza o imieniu Nikodem z Panem Jezusem. Znacie tę Ewangelię, którą jutro będziemy czytali, ale też znacie pewnie całość tej perykopy, tego spotkania, tej opowieści o spotkaniu Nikodema z Jezusem. Nikodem spotyka się z Jezusem pod osłoną nocy, jest faryzeuszem, dostojnikiem żydowskim i Jezus odpowiada na trudne przecież pytania, mówiąc do Nikodema, że trzeba, aby ten powtórnie się narodził. Moi drodzy, ta Ewangelia, a w zasadzie rozmowa Nikodema z Jezusem jest bardzo interesująca. Możemy zapytać się, co takiego jest w tej rozmowie interesującego? Dlaczego ta rozmowa Jezusa z Nikodemem jest taka interesująca? Ponieważ, moi drodzy, Nikodem reprezentuje każdego z nas. Nikodem reprezentuje każdą i każdego z nas. Rozterki Nikodema to rozterki całego świata. Rozterki Nikodema, z którymi Nikodem idzie do Chrystusa, to rozterki pytania, które rodzą się w sercu każdego człowieka. Każdej i każdego z nas. Od wieków usiłujemy właściwie opisać nasze życie. Od wieków szukamy odpowiedzi, co jest celem naszego życia, dokąd zmierzamy, nie? Usiłujemy znaleźć dla siebie kierunek i usiłujemy znaleźć właściwy sens życia. Czasami otaczającą nas rzeczywistość, co dzieje się wokół nas, wokół naszego życia, postrzegamy to jako coś dobrego, coś pięknego, coś radosnego, ale są też takie momenty, kiedy rzeczywistość wokół nas postrzegamy jako rzeczywistość, która nas przygniata. Rzeczywistość pełną beznadziei, a nawet rzeczywistość pełną zła. I warto, byśmy nie zapominali o czymś bardzo ważnym. Byśmy nie zapominali o tym, o czym mówię od początku. Że Bóg jest naszym Ojcem. Bóg jest naszym Ojcem. Jest naszym Ojcem nie tylko dlatego, że zachowuje nas przy życiu, nie tylko dlatego, że opiekuje się nami, że nas karmi, że podtrzymuje nas przy życiu, że nas chroni, że troszczy się o nas. Owszem, Pan Bóg jest naszym Ojcem również dlatego, że robi to wszystko dla nas. Ale przede wszystkim Pan Bóg jest naszym Ojcem, ponieważ nieustannie nas rodzi, przekazuje nam nieustannie swoje życie. To jest niesamowicie piękny obraz. Bóg jest naszym Ojcem, ponieważ cały czas daje nam swoje życie. Żyjemy dlatego, że to życie daje nam nieustannie nasz Ojciec. Dlatego jest naszym Ojcem Bóg. Ponieważ cały czas nas rodzi. Jest naszym rodzicielem. Jest naszym rodzicem. Warto o tym pamiętać. Warto o tym pamiętać zawsze, zwłaszcza wtedy, kiedy doświadczamy tej rzeczywistości beznadziei, ciemności w naszym życiu. Warto o tym pamiętać i ja staram się o tym pamiętać zawsze wtedy, kiedy doświadczam, że w kościele, w którym żyję, w którym jestem, w którym wzrastam, że w tym kościele nie zawsze dzieje się tak, jak dziać powinno, nie zawsze dzieje się tak, jak ja bym tego oczekiwał. Bo wiem, że Bóg jest Ojcem, że Bóg daje nam życie, że Bóg nieustannie nas rodzi, również daje życie Kościołowi, również rodzi na nowo swój Kościół. Wielki Post, moi kochani, jest dobrym czasem, by przypomnieć sobie, ale też przypomnieć innym o tym, że Bóg jest Ojcem. Wielki Post jest dobrym czasem, by przypomnieć sobie
o miłości Ojca do każdej, do każdego z nas. Ale dobrze wiemy, że samo przypominanie sobie o tym, samo przypominanie sobie o miłości to zbyt mało. Co z tego, że Bóg nas kocha, że jest naszym Ojcem? Abstrakcyjna nauka o Bożej miłości nadaje się być może tylko na rekolekcje dla pobożnych kleryków albo dla pobożnych sióstr zakonnych, zwłaszcza nowicjuszek, nie obrażając oczywiście kleryków czy sióstr zakonnych w nowicjacie. Ale tak często jest. Ta nauka o miłości Bożej nie może być abstrakcyjna, bo wówczas ona nic w nasze życie nie wniesie. Nie wystarczy przypominać sobie, nie wystarczy przypominać ludziom o Bożej miłości do świata, aby ludzie zwrócili się ku Bogu. Jesteśmy tu dzisiaj, w ten sobotni wieczór, owszem, także po to, by przypomnieć sobie o tej Bożej miłości do każdej, do każdego z nas. Ale jesteśmy tu też po to, by zobaczyć, co może nam pomóc doświadczyć tej Bożej miłości w naszym codziennym życiu. Codziennie przecież poruszamy się pośród ludzi, których zdanie z Ewangelii, które jutro usłyszymy, zdanie o Bożej miłości niewiele znaczy. No cóż znaczy dzisiaj zdanie, tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak Bóg umiłował świat. To zdanie oczywiście jest jednym z centralnych zdań, z centralnych przesłań Ewangelii, Biblii w ogóle. Dla wielu ludzi to zdanie jest kompletnie dzisiaj bez znaczenia, zwłaszcza tutaj w Londynie. Gdybym wyszedł teraz na ulicę przed mój dom i powiedział ludziom, że Bóg tak bardzo umiłował świat, że dał swojego Syna jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, myślę, że na większości nie zrobiłoby to żadnego wrażenia. Żyjemy w takim świecie, w którym brak Boga nie jest już dłużej odczuwalny jako brak. Żyjemy w takim świecie, w którym ludzie sobie nie uświadamiają, czy też nie czują, że brak Boga w ich życiu to jakiś konkretny brak. Bez Boga żyją tak samo, jak wielu żyjących z Bogiem. Zawracenie Boga prowadzi wielu dzisiaj do życiowej pustki. A konsekwencją tej pustki jest utrata kierunku, utrata celu życia, utrata sensu życia. I to na co dzień również w tym wielkim mieście, jakim jest Londyn, w mieście multikulturowym, obserwuję. Ludzie często tracą sens życia, tracą kierunek, tracą mapę, która ma ich doprowadzić do tej stacji docelowej. Co zatem możemy zrobić? Jak doświadczyć Bożej miłości? Jak przekazać tę miłość innym ludziom? Co zrobić, by to przesłanie o Bożej miłości nie było przesłaniem tylko abstrakcyjnym? Kiedyś ludzie szukali rozwiązania tej kwestii u Boga. Kiedyś ludzie z trudnymi pytaniami, pytaniami egzystencjalnymi szli do Boga i szli do duchowych przewodników. Chociażby Nikodem z jutrzejszej Ewangelii. On ma konkretne pytania. I z tymi pytaniami idzie do Jezusa Chrystusa. Idzie do tego, którego uznał za duchowego przewodnika. A ludzie dzisiaj, albo przynajmniej ostatnio, zwracają się ze swoimi rozterkami do wróżek, coraz częściej do wróżek, coraz częściej, i widzimy to również w Kościele, do wątpliwej proweniencji charyzmatycznych kaznodziejów, którzy nie zawsze uczą tak, jak powinni. W końcu ludzie zwracają się z tymi trudnymi pytaniami do coachów. Wiem, jak modny jest dzisiaj coaching, jak wielu z tego coachingu korzysta. Święty Paweł powie do nas w jutrzejszym drugim czytaniu: łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. To słowa z listu do Efezjan z drugiego rozdziału, wersety 8 i 9. Doświadczenie Bożej miłości, moi drodzy, jest łaską. Doświadczenie Bożej miłości jest darem, którym zostajemy darmo obdarowani przez Pana Boga. Łatwo powiedzieć, co zrobić,
by otrzymać tę łaskę od Boga. No, wystarczy się na tę łaskę otworzyć. Ale to też znowuż zbyt infantylna odpowiedź, bo co to znaczy otworzyć się na łaskę Boga? Otworzyć się na łaskę Boga to stworzyć Bogu warunki, by On mógł działać w naszym życiu. To stworzyć Mu odpowiedni klimat, by On mógł tą łaską swoją zadziałać w naszym życiu. Sekret polega na odnalezieniu Pana Boga w chwili obecności. Co to znaczy? Jak mamy stworzyć ten klimat? Jak mamy stworzyć odpowiednią chwilę, by Bóg w tej chwili nam się objawił, by objawił nam swoją obecność? Bardzo konkretnie. To uważne słuchanie Bożego Słowa. Uważne słuchanie Słowa Pana Boga. To spotkanie z Nim w sakramencie, w sakramencie pojednania. To spotkanie z Bogiem w sakramencie Eucharystii. Nie wiem, pewnie znacie takich ludzi. Mam nadzieję, że znacie takich ludzi. Mam nadzieję, że również to wasze osobiste doświadczenie. Ale ja znam bardzo dużo takich ludzi, których życie zostało odmienione nie przez jakiś udział w wyjątkowych rekolekcjach charyzmatycznych, czy przez jakieś wyjątkowe wydarzenie, ale po prostu w czasie zwyczajnej, codziennej modlitwy, w czasie dobrze przeżytego sakramentu spowiedzi, w czasie zwykłej mszy świętej w ciągu tygodnia. Tam doświadczyli takiego spotkania z Bogiem, które było dla nich ogromną dawką miłości. Spotkania, które ich całkowicie zmieniło, które zmieniło całe ich dotychczasowe życie. A więc co zrobić, by doświadczyć tej łaski Boga, łaski miłości Bożej? Jeszcze raz rozważać Boże Słowo, modlić się gorliwie, korzystać z sakramentów, z Eucharystii, z sakramentu pokuty, pojednania. To prosić, darzył nas życiem z Ducha, a Pan Bóg chętnie nas tym życiem z Ducha obdarzy. Obdarzając nas życiem z Ducha Świętego, obdarzy nas zarazem owocami tegoż Ducha. O tych owocach oczywiście czytamy w liście do Galatów, rozdział 5, wersety od 19 do 23. Co jest owocem Ducha? Miłość, doświadczenie miłości, miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Mamy prosić Boga, by obdarzył nas owocami swojego Ducha, owocami działania Ducha Świętego w naszym życiu. A Pan Bóg z pewnością nam tego nie odmówi. Doświadczymy Jego miłości. Co jeszcze? Możemy też uświadomić sobie albo przywołać z pamięci te wszystkie historie w naszym życiu, te wszystkie wydarzenia w historii naszego życia, kiedy Bóg rzeczywiście zaczął działać. Kiedy Bóg działał w naszym życiu, kiedy pokazał nam swoją moc, kiedy wybawił nas z jakiejś opresji. Macie takie doświadczenie? Macie takie doświadczenie, że Bóg w waszym życiu działa, że to życie przemienia, że wyprowadza was z jakiegoś dołka, z jakiejś depresji, z jakiejś ciemności? Ja dzięki Bogu mam takie doświadczenie. Mam bardzo wiele takich doświadczeń, kiedy Bóg wyprowadził mnie z tego, co wydawało się już jakimś końcem. Czytamy też o tym w Księdze Powtórzonego Prawa i to są bardzo ważne słowa. Tylko się strzeż bardzo i pilnuj siebie, byś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały Twe oczy, by z Twego serca nie uszły po wszystkie dni Twego życia, ale ucz ich, swych synów i wnuków. Tylko się strzeż i bardzo pilnuj siebie, byś nie zapomniał, co Bóg dla Ciebie uczynił. To właśnie, moi drodzy, to wszystko jest tworzeniem odpowiedniego klimatu, tworzeniem odpowiednich warunków, by na własnej skórze, namacalnie przekonać się o autentyczności Jezusowego zapewnienia, że Bóg naprawdę kocha świat, a w tym świecie kocha także mnie, w tym świecie kocha także Ciebie. To właśnie jest tworzenie odpowiedniego klimatu i odpowiednich warunków, by doświadczyć Bożej miłości, by doświadczyć Bożego działania. Ale tworzenie tego klimatu
to także sprawy bardziej przyziemne, to także sprawy bardziej takie codzienne, mniej duchowe, możemy powiedzieć. Oprócz tych wyżej wymienionych przeze mnie środków duchowych, tych, które wymieniłem przed chwilą, bardzo ważne są też takie małe nasze codzienne gesty, codzienne sytuacje. To znaczy, możemy stworzyć taki odpowiedni klimat, by doświadczyć miłości poprzez, no właśnie, już powiedziałem, małe gesty i codzienne sytuacje. Na przykład rozkoszować się każdą minutą życia. Kochać Boga mimo wszystko. Kochać Boga mimo doświadczenia ciemności, mimo tego, co się dzieje dzisiaj w Kościele. Kochać Boga mimo wszystko. Wiedzieć, kiedy w życiu odpuścić. Nie upierać się przy swoim. Modlić się za innych. Za których modlić jest mi ciężko się modlić. Modlić się za innych. Czekać, aż mąż wróci z pracy do domu z sercem pełnym miłości. Cieszyć się, gdy żona wraca z pracy. Dawać sobie drugą szansę, ale dawać innym drugą szansę. Wziąć na ręce noworodka albo małe dziecko. Nie wiem, czy macie takie doświadczenie, ile miłości jest w takim prostym geście, kiedy bierze się na ręce małe dziecko. Pewnie to jest oczywiście dla mnie trochę bardziej większe doświadczenie, jako że nie mam dzieci, to zawsze, kiedy mogę wziąć na ręce dziecko moich przyjaciół czy kogoś z rodziny, no jest to dla mnie duża, duża energia miłości. A więc szukać takich sytuacji, które są pełne miłości. W tym też doświadczamy tej miłości Bożej. Śmiać się, kiedy jest się szczęśliwym. Jakoś nie starać się ograniczyć swojego śmiechu czy swojego szczęścia, ale też pozwolić sobie płakać, kiedy jest się smutnym, kiedy doświadczamy smutku. Ustępować, to bardzo ważne. Wkładać ukochanej osobie liścik do pudełka na drugie śniadanie. Podawać niższą cenę, niż ktoś może się tego spodziewać. Jeżeli pracujemy w sklepie, mamy swój sklep, swój biznes, podać niższą cenę, niż ktoś się tego spodziewa. Uśmiechać się, może upiec ciasto w sobotę, tak jak dzisiaj, przynieść komuś kwiaty bez powodu, bardzo lubię dawać kwiaty bez powodu. Nigdy do końca nie dorosnąć i zawsze trochę pozostać dzieckiem, nie wymagać zbyt wiele od siebie, nie spinać się na to życie. Nigdy do końca się nie zestarzeć, pozwolić, by coś młodego we mnie jeszcze cały czas żyło do końca moich dni. Wpuścić sąsiedni samochód na swój pas, gdy ktoś chce się, mówiąc brzydko i kolokwialnie, wepchać. Pójść na spacer, gdzie nogi poniosą, nie potępiać innych, motywować, cieszyć się z nadchodzącej wiosny i z tych żonkilów, które się coraz częściej pojawiają. To właśnie, moi drodzy, jest taka moja prywatna recepta na to, jak doświadczyć Bożej miłości. Z jednej strony te środki duchowe, te środki, z których możemy korzystać, które daje nam Kościół, ale też te codzienne nasze małe gesty, codzienne sytuacje, które pozwalają nam doświadczyć szczęścia, pozwalają nam doświadczyć Bożej miłości, Bożej obecności, Bożej czułości, Bożej delikatności. Moi kochani, już kończąc, bo 19:45, Wielki Post jest nam kolejny raz dany po to, byśmy byli zdolni uwierzyć, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest Wielki Post. Abyśmy po raz kolejny w naszym życiu mogli, czy mieli okazję doświadczyć Bożej miłości. Byśmy w naszym życiu po raz kolejny mogli uwierzyć w tę miłość, którą ma Ojciec ku nam. Uwierzyć w miłości Ojca. Zaufać. Pozwolić się poprowadzić. Pozwolić Mu działać. Nawet jeżeli mamy dotrzeć sami, zalęknieni ze stacji A do stacji B, po prostu Mu zaufać. Doświadczyć w swoim życiu Bożej miłości, Bożej troski, Bożej czułości, Bożej delikatności. Po to jest właśnie
ten kolejny w naszym życiu Wielki Post. Bo Wielki Post to na to najlepszy czas. Znaczy, by narodzić się z Boga, by narodzić się na nowo, jak powiedział Jezus w tej rozmowie w czasie spotkania z Nikodemem. By otrzymać od Niego, od Ojca nowe życie, bo On jest naszym Ojcem, rodzicielem, rodzi nas nieustannie, cały czas na nowo chce nas rodzić. Nie zależy Mu na naszych łzach, na naszym płaczu, na naszym nieszczęściu, na naszej śmierci codziennej. Wręcz przeciwnie, On cieszy się i pragnie naszego szczęścia, naszej radości, naszego uśmiechu. Chce, byśmy codziennie na nowo się rodzili. Codziennie na nowo On sam pragnie nas rodzić. Wielki Post to najlepszy czas na to, by doświadczyć bliskości Ojca. By zobaczyć, że On wciąż przy mnie jest. Że On, mój Ojciec, czuwa nade mną w tym pociągu, w którym jadę. W tym pociągu życia. Że On wciąż w tym pociągu ze mną jest. Siedzi w sąsiednim wagonie, a może nawet siedzi nieraz bliżej niż mi się wydaje. Siedzi w sąsiednim przedziale, a może po prostu siedzi na tym fotelu obok. I jedzie ze mną do tej kolejnej stacji mojego życia, a później do stacji docelowej. Życzę Wam wszystkim, kochani, żebyście doświadczali jak najczęściej w Waszym życiu Bożej czułości, Bożej obecności, Bożej dobroci, Bożej miłości, bo to doświadczenie zmienia wszystko. To doświadczenie pozwala nam inaczej patrzeć na nasze życie osobiste, na życie innych, ale też na ten nasz Kościół, z którym nieraz nie jest nam łatwo, w którym nieraz nie jest nam łatwo być, ale doświadczenie Bożej miłości pozwala nam również przez te trudne sytuacje przejść. I tego Wam bardzo serdecznie życzę. I możemy teraz przejść już do dyskusji czy do rozmowy. Bardzo Ci serdecznie, bardzo dziękujemy. Jakiś pogłos był. Dziękujemy za to takie ciepłe, duszpasterskie słowo proboszcza. Tego nam było potrzeba.